przez wiele lat, chodząc na spacerki do parku, obserwowałem mamuśki, które swoim ukochanym dzieciaczkom dawały coś do jedzenia podczas spaceru. Zazwyczaj to była kajzerka, zwykła pszenna bułeczka. Czasami była to maślana bułeczka. Natomiast bardzo rzadko zdarzał się byszkopcik. O, praktycznie raz tylko widziałem berbecia w wózeczku, który kruche ciasteczko. Ale to chyba był jedyny raz, bo tak nakruszył, że mamusia strasznie na niego krzyczała. I tak mnie zastanawiało, czemu króluje kajzerka. Czemu te mamusie dają swoim kochanym dzieciom kajzereczkę. I się dowiedziałem, bo jak się dziecku da bułeczkę pszenną, kajzereczkę, to ono przestaje drzeć mordę i się uspokaja berbeć, zajmuje się bułeczką, mamlaniem i cicho i spokojnie można wtedy w ciszy porozmawiać z koleżanką na spacerze. Po wielu, wielu latach dowiedziałem się również, czemu dzieci tak pięknie uspokajają się pod wpływem kajzerki. Ponieważ są uzależnione od glutenomorfin powstających w trakcie trawienia. To znaczy, te dzieci rodzą się już z uzależnieniem od glutenomorfin, no bo mamusia już była uzależniona, jak była w ciąży. Jak mamusia jest w ciąży uzależniona od alkoholu, to dziecko wykazuje też objawy uzależnienia od alkoholu. Jak mamusia jadła w trakcie ciąży ogromną ilość glutenu, ogromną ilość węglowodanów, to potem wcale nawet mamusia się nie dziwi, że dzieciak drze mordę. Po prostu uważa to za stan naturalny i należy mu dać bułeczkę. I teraz uwaga, czemu mamusia się nie dziwi? Bo mamusia o tym nie wie, że jest uzależniona. Ona uważa, że tak robiła jej mamusia, jej babcia, jej prababcia i należy dziecku wepchnąć bułeczkę. Niech gówniarz zamknie ryja. Koniec.